kurczę. Lucernie. I dzwon. Brunen, Brunen, ale dzisiaj pięknie się prezentuje nam. O czym tam słychać? Co tam na bezludnej wyspie, bezludnej górze mieszkają? Team pozdrawia moc. Siema, siema, biegunka team. Patrzcie, co dzieje się w Brunen. Jeszcze czegoś takiego tutaj nie widziałem, takiego wiatru. Teraz to jest masakra. O kurde, jak nad morzem można się poczuć. Nie wiem, czy w ogóle słyszycie, kurde, co mówię. No, nawet łodzie, okręty nie przypływają tutaj do portu. Ja pierdzie. Ale fale. Gałęzie poprzypływały tutaj w okolicy. Po prostu powyrzucało na brzeg. Aż mi okulary zapryskało. Falą. Falą uderzeniowe. Słuchawki musiałem ściągnąć, bo mi wiatr zrywa z głowy. Masakracja. Bizbie Guka Team pozdrawiam moc. Prosto z wiecznego Bruna. Telefon mi chce wyrwać z ręki. Tutaj nie widziałem. Tam się z nim odbierze. Ja pierdolę, jak wiesz. Dobrze, że idę z wiatrem. Pod wiatru on jeszcze gorszy. Halny w Szwajcarii. Siema, siema, biegunka team. Chciałem wam coś pokazać, jak się robi remont w Szwajcarii. Jesteśmy tu na zwykłym osiedlu, takim małym, w małym miasteczku.
i tu remontują rury jakieś. Nieważne co remontują, ważne jak, o co mi chodzi, co wam chcę pokazać. Jest tutaj rozkopane, no i można by iść drogą, no ale to się ryzykuje, że auto was może trącić. To wymyślili tu, że zrobią sobie taką ścieżkę obok tego, która przechodzi przez jakiś trawniczek. To nawet tutaj widzę, wycięli w ogóle trawnik w tym miejscu i położyli takie coś. W ogóle to odgrodzili siatką, dokładnie. To jest, dzisiaj jest bardzo wieczny dzień, to się nie przewraca, to jest elegancko przymocowane. I nawet na tym trawniku, żeby nie zniszczyć tego trawnika, położyli taką, czy niby nie zniszczyć butów, położyli taką matę. I to mało tego, że ją położyli, to ona jest tu przykręcona fest, że to się nawet nie ruszy na czas po prostu tego remontu. To mnie po prostu takie rzeczy właśnie, Szwajcarzy mnie rozwalają, jak oni dbają o takie szczegóły. W Polsce, zobaczcie, tutaj normalnie zrobili most. Mostek zwodzony, żeby sobie można było elegancko przejść. Czy iść tam, i to nie to, że tylko w jednym kierunku. Tutaj jest w tym kierunku, tam sobie stamtąd ludzie mogą obejść. Tutaj macie normalnie ten. Tutaj jest mostek drugi zrobiony. Nad tym strumykiem. I tutaj jest dojście do drogi normalnej. Czajcie to? Czajcie coś takiego w Polsce, żeby zrobili na czas remontu? Tutaj jest chodnik rozkopany. To zrobili taką drogę. To jest po prostu, mnie to rozwala. Patrzcie, jak ta siatka jest w ogóle zmontowana, że to nie ma prawa się w ogóle przewrócić. A dzisiaj jest bardzo, bardzo wieczny dzień. Takie tu są jajce. Idziemy sobie po takim trawniczku, jak nie wiadomo co. Takie rzeczy mnie zadziwiają. Tutaj koparka. Po prostu jest. No rozwalają mnie takie rzeczy. Gdzie to jest maszyna? I na czas tego remontu robią normalnie drogę dla ludzi. Nie po błocie, nie po tym, bo tak to już byłoby to na pewno rozdeptane, ale jeszcze zaraz w ogóle będzie padać deszcz i od jutra to ma padać, to wiecie co by tutaj się działo na tym trawniku. Nie chcę mówić, w Polsce nie widziałem takich rzeczy. Podejrzewam, że w Polsce by po prostu ludzie chodzili po tym trawniku albo ewentualnie po drodze i albo byliby brudni z błota, albo by musieli się uważać na auta, nie? A tutaj podchodzą do remontu tak. No nic, taki krótki film chciałem wam pokazać, jak tutaj, zobaczcie, tutaj studzienkę rozkopali, no to musieli ją zabarykadować szczelnie. Zobaczcie, to jest zamknięte w ogóle. To jest najlepsze, to jest w tym momencie normalnie zamknięte. No nie jest, może nie oryginalnie, no ale jest to i tak zamknięte, że i tak by tam nikt nie wpadł, ale mimo tego jeszcze zrobili taką barykadę. Nie wiem, czy w Polsce też tak dbają o bezpieczeństwo przy takim remoncie i też o jakość takiej obwodnicy, nie? Dla pieszych, że tak powiem. Żeby zrobić taką matę do chodzenia, nie? Dobra, kończę. Tu jest Biegunka Team, pozdrawiam moc. Do następnego.